Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiedz mi dziecko, gdzie się leczyłoś. Powiedz mi dziecko, dlaczego sprałoś swojego kolegę. O zdania tego typu pyta pan Jerzy Mrozowski, zastanawiając się, czy uprawnione są tu formy leczyłoś, sprałoś, czyli formy drugiej osoby rodzaju nijakiego. Ta forma, podobnie jak pierwsza osoba rodzaju nijakiego, istnieje. Możemy zapytać dziecko, gdzie kochane dziecko wczoraj byłoś, na co ono mogłoby odpowiedzieć, byłom wczoraj w parku. Byłą, byłoś to formy całkiem poprawne i zgodne z regułami, lecz w zasadzie nieużywane. W trzeciej osobie oczywiście odmieniamy czasowniki przez wszystkie trzy rodzaje. Powiemy, że pomidor leżał na stole, gruszka leżała, a jabłko leżało. W tych zdaniach nie widzimy nic dziwnego. Ale jeżeli te owoce ożywimy, a właściwie nadamy im cechy ludzkie, a jedną z takich cech jest umiejętność mówienia, a więc jeśli by nagle te owoce zaczęły mówić, to pomidor powiedziałby: "Leżałem na stole", gruszka leżałam na stole, a jabłko powiedziałoby: "Leżałam na stole". Rzadko, jeśli w ogóle zdarza się nam słyszeć formy typu byłom leżałość, dlatego że my, istoty mówiące, dzielimy się na mężczyzn i kobiety, a więc mówiąc o sobie lub mówiąc do kogoś, czyli używając pierwszej i drugiej osoby, posługujemy się tylko rodzajami męskim i żeńskim. Każde dziecko też od początku ma jakąś płeć, która wyznacza formę, w której się do niego zwracamy, a potem której ono używa mówiąc o sobie i dlatego te formy rodzaju nijakiego w zasadzie są nieużywane. No, Dzieci mówią od początku o sobie albo w rodzaju męskim, albo w rodzaju żeńskim, a więc byłam albo byłem, a nie mówią byłom. Ale gdybyśmy koniecznie chcieli zaznaczyć niejakość dziecka, no to moglibyśmy się do niego zwrócić. Dziecko moje, co zrobiłoś?